Token na blockchainie to cyfrowe prawo własności do, no właśnie, do czego? Zanim odpowiem, to powiem, czym token różni się od zwykłego pliku cyfrowego. Token nie można kopiować, ma ograniczoną ilość i można nim obracać na giełdzie. Internet dzięki technologii blockchain stworzył więc nie tylko własną walutę, taką jak Bitcoin, ale także własne prawo własności. Kryptograficznie zapisany token na blockchainie staje się prawem własności do zupełnie niespotykanych dotąd w internecie aktywów. Na przykład będzie można kupić drzewo, dzieło sztuki, surowce, energię, firmy, ludzi. Tak, będzie można na przykład mieć udziały w ludziach. Mowa tu na przykład o personalnych tokenach. W przypadku tokenów firmowych token może być na przykład akcją firmy, ale token od akcji firmy różni się jeszcze tym, że może mieć wiele innych cech i zastosowań. Na przykład token może być lojalnościowy, token może być na przykład benefitem dla pracowników, token może być gratyfikacją i gamifikacją dla fanów. To wszystko sprawia, że tokenizacja firm nie tylko sprowadza się do pozyskiwania kapitału na giełdzie, tak jak w przypadku akcji firm, ale jednocześnie do działań marketingowych. I właśnie o tym, o zastosowaniu tokenizacji technologii blockchain marketingu opowiem więcej podczas drugiego forum liderów rozwoju w G2A Arena Wiesiące koło Rzeszowa 17 kwietnia. To będzie dobra konferencja. Rahim Black wraca na scenę. Tokenizacja wszystkiego, czyli zastosowanie technologii blockchain marketingu. Już nie mogę się doczekać. Jedziemy z tematem. Do zobaczenia.